wniosek do strategii województwa na spotkaniu konsultacyjnym złożył pan Darek Bonarczyk, jest z nami obecny. Sprawę traktujemy poważnie, natomiast oczywiście dzisiaj trudno powiedzieć, jak ta analiza wypadnie, bo według wszelkiej naszej wiedzy ta przymiarka kosztowa, która została przedstawiona przez rząd w załączniku do rządowego dokumentu uchwały Rady Ministrów, ona obejmowała 550 milionów kosztów tego przedsięwzięcia i wszystko wskazuje na to, że to jest jednotorowa linia zelektryfikowana, bez uwzględnienia przepraw przez rzekę i jakichkolwiek innych trudności technicznych, które muszą być odpowiednio rozwiązane. Więc jest to tylko metodą odległość na mapie plus współczynnik ile za kilometr. Także gramy trochę w ciemno, ale uznając, że jest to istotny rozwojowo projekt, o ile potwierdzam to oczywiście analizę, trzeba zrobić rzetelne wyliczenia, jeśli chodzi o zainteresowanie, jeśli chodzi o realne koszty i możliwości też samorządu. Chciałem też powiedzieć, że wszyscy jakoś tak milcząco przyjmują, że samorząd województwa pokryje niemal 100% kosztów tej partycypacji. Ja bym uważał, że to jest dość daleko idące oczekiwanie. Jeśli mówimy, że partnerem wiodącym jest samorząd województwa, ale kilka samorządów lokalnych się tutaj jako partnerzy współpracujący podpisały, to ja bym oczekiwał, żeby ta partycypacja była znacząca, być może nawet w wysokości 50%. Pytanie, czy nas będzie stać na tę partycypację. Więc jest szereg znaków zapytania, ale póki co chcemy w tę grę zagrać, chcemy sprawdzić, czy jest to tylko i wyłącznie projekt polityczny o charakterze propagandowym ze strony rządu, czy jest to rzeczywiście realna próba wsparcia rozwojowego dla Turku i ziemi tureckiej. My chcielibyśmy tak ten projekt widzieć, że jest to rzeczywiście realna próba wsparcia. Bo jeśli jest to projekt wyłącznie propagandowy o charakterze wyborczym, no to my bardziej poważnie traktujemy mieszkańców. Dlatego będziemy prowadzić wszystkie te prace, które powinny być wykonane do momentu ustalenia kosztów, a potem trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stać nas na to, a jeśli nas nie stać, czy stać nas na kredyt, na przykład z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z jakąś dłuższą spłatą, który moglibyśmy wspólnie wziąć i wspólnie spłacać przez jakąś perspektywę, być może dłuższą, ale dającą szansę realizacji tego projektu. Więc chciałem tutaj powiedzieć, że my traktujemy obietnice poważnie, nie tylko na okres wyborczy, a muszę powiedzieć, że te obietnice, które były tutaj składane, mówiły o 100% finansowaniu przez rząd tego projektu. Dzisiaj mam wrażenie, że te warunki, które zostały samorządom, wszystkim samorządom w Polsce narzucone, co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych, mogą spowodować, że wiele samorządów powie pas i wtedy rząd powie, daliśmy wam szansę, nie skorzystaliście z niej. Więc jest to moim zdaniem nieuczciwa gra, jeśli miałoby tak być. To jest oczywiście pewne domniemanie, ale życie pokaże, jak to będzie. My w każdym razie zupełnie uczciwie mówimy, chcemy to sprawdzić, na ile ta koncepcja ma szansę realizacji i będziemy pracować nad wszystkimi dokumentami w sposób poważny i odpowiedzialny, bo tak to widzimy. Na początek, panie marszałku, z tego co wiem, macie wydać plus minus 1 000 000 zł. Tak przynajmniej szacują specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu koszty tych dokumentów, które ewentualnie trzeba opracować, jak tylko pan wspomina, panie marszałku. Wydamy. Te zapisy strategii są zapisami jednoznacznymi, więc jeśli jest szansa, to wydamy te pieniądze.